Siemaneczko, z tej strony Baza i witam was w kolejnym odcinku z Outlasta dwójeczki. No i cóż mogę powiedzieć? Idźmy tam, idźmy w ten ciemny korytarz zakończony chyba jakimiś dzieciakami. Warren. Ustawionymi w kształcie krzyża. God. Okej. Okay. Ktoś tu dzieci nie lubi po prostu. Muszę mieć tą, bo nie, nic... O, ja się boję, że coś tu się odpierdoli zaraz. Jest cały czas takie napięcie jak w jedynce. Tylko w jedynce pamiętałem. A tutaj nie mam pojęcia. Co się stanie? Kiedy się stanie? Aczkolwiek w jedynce i tak strach był. Na C się czołga. Wiem, na ślepo się czołga. Dobra. Okej. Okay. Nie na C, nie C. Nie C, F cię. Dobra, coś tam widać. Dobra, nic nie widać, no. Nie będę was zmuszał do ciemności oglądania. Okidoki. Co jest? Tu ktoś coś gada. Ktoś gada. Tu. Z prawej strony. O kurwa. Co jest grane? Spierdalaj. Co jest? Co jest grane? Ja pierdolę, co jest grane? Już nas gonią. Strasznie dużo trzeba latarki używać. W jedynce trochę było mniej, potem na początku było w ogóle prawie nie trzeba było używać. Potem trzeba było używać aż za nadto. Zniknęło to coś? Zamknięte. A okna? Nie ma tego czegoś chyba. Jest okno. Mogę zamknąć to okno? Dziękuję. Dobra, widzę bandaż, ale nie mogę już więcej. Będziemy się musieć tu leczyć, o kurde. Dobra, bakteria zabrana, ile my to mamy? Aha, to muszę... Ja muszę tab nacisnąć. Nie widać, to ja chyba... Ja wiem, że mam znaleźć Lin, no ja pierdolę. Po co ja tu wlazłem? Tylko potem bateria i bandaż, tak? Nic tu więcej nie ma? Dobra, otwarte. No takie zasuwki. Cholera! Co tutaj będzie się działo? Nie lubię tych ucieczek. To zapytacie, po co gram w Outlasta 2? No bo... Chyba tak. Co jest? Co jest? Nie wiem, co to było. Jakiś dźwięk. Chyba się za mną pojawiło to coś znowu. Możesz przesyłać niektóre z... Gdzie mam to przesunąć? Po co ja mam to przy... Nie. Nie, trzymać muszę. Chyba mam tak wskoczyć na to, nie? A, dobra. Rozumiem. Okej.
Tutaj na szczęście nikogo nie ma. Ale kurde, to ktoś, ten ktoś mi się nie podoba. Auć. Auć. Trochę tak nam... Kim ty jesteś? God wants me dead? Okay. To jest ta postać! O, może jest jak ojciec... Jak ojciec Pio. O, latarka. Czemu nie możemy wziąć latarki? Zawsze patrzy się w złą stronę, wiem. Tu nic nie ma. Zawsze się patrzę w złą stronę. Zapis jest. Ma w tą stronę mam iść. Kurde. Agregaty. Okienko. Daj kamerę w mikrofon. Ciśnij, żeby słyszeć. O ty ku. Oho. Możesz schować ci poduszko, wiem. Czekajcie. Bo ja tu muszę wyjść, nie? A tu jakiś... Jacyś typiarze chyba są. Kurwa. Kurwa, ryzyk fizy. No. Jak mam otworzyć powoli? Iść do... A, do tyłu. Dobra, zmień tą baterię. Tam ktoś jest! Siema! Cześć! O kurwa! O nie! O nie! O nie, o nie! No wejdź pod tuszko! Aj! Dobra, nieważne. Nieważne, no fajnie, że mi nie chciał wejść. Możesz się ukryć. Wchodząc pod łóżko, no to wchodzę pod łóżko. O no 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 no. Po moim trupie, kurwa. Jak ja mam wejść pod to łóżko? Kucam i wchodzisz. I chuja nie wchodzi. Że C muszę zrobić. C. Dobrze wiedzieć. To co mi da ukrycie się tutaj? Że co, że mu ucieknę tu? Ja chyba muszę iść tam do przodu. Dobra, chuj, no idziemy na pałę, no zobaczymy co się stanie. O nie! No i co teraz? I teraz tak, C i poduszko.
I no kto widzę. Trzeba wyłączyć, żeby nam nie szła bateria. No okej. Czy on wyszedł oknem? To akurat nie wiedziałem, że tak można. On teraz jest tutaj. Może my pójdziemy tędy. To kurwa nie ma znaczenia, nieważne. Dobra, tutaj nie wchodzimy. O kurwa! Co to było? Co to jest? Dobra, to jest to, co nas strąciło chyba. Dobra. Może potem sobie to przeczytamy. O nie, oni o Lin mówią. Już? No kurde, bo chcę przeczytać tą notatkę. Już? Mogę? Bo nie wiem, czy mam ratować te notatki. Dobra, kurwa, idę mu ratować. Tu nic nie ma. Halo? A, dobra. Już skończyli pierdolić? Dobra. Bo nie wiedziałem, czy mogę, kurde, czy to będzie coś ważnego, czy nie. Dobra, pierw nota... A czemu brak? O nie, jednego braka mamy. No, szcholipka, no. Już mamy jednego braka. Martwe... Między martwe dzieci, a nadchodzące wizje. No trudno, no, nie wszystko można. Chyba, że zaraz się wrócimy, czekajcie. Kochanie, bądź silna, papa... na każdej mszy powtarza, że Bóg pokazuje nam nasze grzechy we śnie. Musimy się z nimi zmierzyć, jeśli chcemy się pogodzić z Bogiem. Jeśli wizje są coraz gorsze i nie możemy przestać śnić nawet po przebudzeniu, to znaczy, że męka się zbliża. Będzie ciężko, a po drugiej stronie czeka raj. Bóg nas kocha, nigdy nie daje nam zbyt dużego brzemienia. Zawsze twój Filip. I wideo. No. It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. Been here, nobody knows about it. It's not possible. A, są rzeczy, o których fizjologom się jeszcze nie śniło, chłopcze złoty. Wiecie co, ja się wrócę. Bo może tu coś było między dziećmi... Ale to... Musimy się tak srogo wrócić. No zobaczymy, czy w ogóle tutaj... Okej.
Tu piję. Żyga. I zdech. Czy może będziemy mogli tu wejść? To jest zamknięte, cholera. Wydaje mi się, że coś tutaj będzie. Tutaj powinno być. Bo aż tak daleko to raczej nie po... O, co, co? A, wymień baterię. A da się tu wczytywać? Nie. Kurwa. No brakuje nam tego jednego gówna, no. Dobra, chuj, no trudno. A, czekajcie. Po pierwsze bateria. O. I po drugie w sumie tyle tylko. Dobra, biegnijmy tam. No trudno, nie będziemy mieli kompleta osiągnięć, kompletu osiągnięć i kompletu notatek. Ciekawe, czy nam się jeszcze raz zapisze. No oczywiście, że nie, więc jak zginiemy, to będę musiał iść jeszcze raz po tą baterię. Fajnie. Tu coś jest, bo zawsze kąty trzeba przejrzeć. Nie ma. Zamknięte. Tego jeszcze nie otwieram. O, notatka. A to? Pierwsza notatka. Dobra, tab. Ojejku. Co to jest? Ewangelia z Sulimana Kocha. O Jezus, ja nie wiem, czy ja dam radę to przeczytać. Rozdział 11. Rozważanie. Nie, dobra. Jak chcecie, to ja wam tutaj patrzcie. Jak chcecie, to sobie spróbujcie to rozszyfrować. A chociaż czekajcie. Rozważania piekielnego środka już blisko. A nocą news świt ostra. Nie, dobra, pierdolę. Jak chcecie, to sobie przeczytacie. Ja nie wiem, co tu pisze. Ej, a to te wrota da się otworzyć? A, czy my idziemy w dobrym kierunku? Okej. Dobra. O, shit. Kto tu jest? A ten! Oho! Ale podobni są do tych, do jedynki, tacy zmasakrowani. Czekajcie, klucz wezmę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kto tu gada? Co tu się odpierdala?
Nie wiem, kto to gada, bo ci gadają z tych klatek, tu krzyczy ten typierz, ale skąd on krzyczy? Dobra. Papa Knoch cię słucha, więc proszę, przekaż mu niepokojące wieści, które oby się okazały jedynie moim strachem, a nie prawdą. Jego najwyższy diakon, Val, przyszedł do mnie tego poranka przed świtem, składając niejasną propozycję. Val zachowywał się jak ktoś proponujący coś tajemniczego i seksualnego. Znam Vala i jego charakter, więc zlękłam? A, no tak, to pewnie L jest, tylko takie niskie. Zlękłam i nie przejęłam tej propozycji. Val nie chciał mi nic więcej powiedzieć, tylko że w waszych sercach są miejsca, do których Papa Knoch nie ma dostępu, ale po prawdzie wydał się być bardzo zainteresowany innymi częściami mojego ciała. Prosiłam Vala, żeby wrócił wieczorem, jak już to przemyślę, jednak tylko po to, żeby Knoch wysłał prawych mężów, którzy potajemnie byliby świadkami tego prawdopodobnego bluźnierstwa i wiarołomstwa. I by ucięli to w zarodku. Mam nadzieję, że papa pomoże, jako że jestem ogromnie zlękniona. Ja pierdolę, ale tu są kurwa schizy. Dobra, mam jakiś kurwa durny klucz. Mam tu jakiś ziomków. Czekajcie, ja stąd przyszedłem. Był jakiś durny klucz, nie wiem do czego. Tego mogę otworzyć? Oh shit. Holy fuck. Tu nie mogę iść. Tu może coś się działo. Nie, to ta latarka była. No co ty robisz? Chyba, że to jest klucz do tych wielkich... Nie, no niemożliwe. Albo to jest klucz do tych wrót na prawo, nie? Na lewo. Tych drzwi. Nie wiem, ja tak też trochę biegnę, a... Tu może coś się dziać. Czekaj, V. Aha, to jest zatrzaśnięte. No chunam ten klucz. Przepraszam bardzo, to do czego nam ten klucz jest cholerny? Jak nie do... Do tej kraty na dole? Nie. Do tego ziomka? A, ja pierdolę. F, wyłączę tylko tą. Jezus! Ja pierdolę! Gnoju! Będziesz mnie tu straszył! Do tego bym. O, laboratorium Papa Knocha. Kozak. Ja pierdolę. Oho. Wychodzimy u kogoś na chacie. Kozak. Nikogo nie ma. Puste te domostwa na szczęście. Och, Papa Knoch. Dobra, nic tu chyba nie ma na dole. Kolejna bateria, idzie się jebać. Możesz schować się do szafy. Zatrzasnięte, bardzo dobrze. Kolejna karteluszka, ale to chyba znowu jest to, czego nie za bardzo damy radę przeczytać. Rozdział 11. Równanie piekielne z mroku było blisko,
nadchodziło, zbliżało się, a powietrze przepłukło. A, wiecie co, nie chce mi się tego, znaczy nie chce mi się, nie tyle co mi się nie chce, co nie, jakoś tak nie umiem, a zanim jak to rozszyfruję, macie tutaj, o. O, macie tutaj i jakby ktoś przeczytał, to może nawet, to no, może kiedyś opowiedzieć, o co tu chodzi. Dobra. O. Ktoś jest. Ktoś jest w środku. No to już wiem, co się będzie działo. O! To ja też skaczę. Co? To ja też skaczę. Gdzie jest Lin? Mamy Lin! Ale bateria! Dobra, lecimy za Lin. No, biegnij! O, osiągnięcie dostałem. Co Vox łączy? Pewnie, że znalazłem Lin. A to sam biegnie, no dobra. A, sorry, że wam tak nic nie pokazuje, ale no... No papa knochcie pewnie zapłodnił. Albo słońce swoimi dwoma fujarami, no nie wiadomo. No i byłoby w sumie... Dobrze. A nie ten koszmar. Co? Chodź, Lin. Czekaj, na Alci się obracał. Teraz nie ten. Ona nas prowadzi, to w sumie nic nie musimy robić. To śmiesznie, że ona nas prowadzi. Ej, ale to jest coraz głośniejsze. Coś mi tu nie pasuje. Oho! O-o! 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 Ale dostaliśmy! Fajnie, że czekaliśmy, aż on nam... Co oni jej robią? O to kto? Fajnie, że czekaliśmy, aż dostaniemy fangę prosto w ryj. Co tu jest grane? Ej, czy to jest ta baba z tym krzyżem? Mm.
Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś wojna między tymi typami od tego grupcia, a jakimiś tymi... innej wiary, jakimś satanistami czy coś. Przepysznie. Maryja jak facet, no ale to już inne. Wielka, gigantyczna baba. Jakiś grubas tutaj. Jakieś drzewo, ludzie. Co tu się odpierdala? No ale na razie lajtowo jest. A. A tu ja myślałem, że oni nas porwą. A ja nie mogę sterować jeszcze. Czy mogę już sterować? A, bo on się tak buja. No sekta jakaś. To właściwie dwie nawet, bo wygląda. Dobra, zmienić już tą baterię, no. Wygląda jak... Jakby dwie właśnie sekty faktycznie. Ci byli od tego ojczulka, a to od tej matki tutaj. Trochę jak w Dying Light'zie Followingu. Szkoda, że nie ma... tego. Ale nie wiem, czemu oni chcą od Lin. O, płyniemy. Możesz chować... Ciekawe. O ty kurwa! O ty kurwa! Aaa, dobra, zabij. Zabij, no szkoda mi bandaży używać i tak nie mam co z tym zrobić. Ja nie wiedziałem, że... I chciałem sprawdzić to domostwo, ja myślałem, że on był po drugiej stronie brzegu. Ale ładne te ekrany ładowania. Nie wiem, co ten gościu kombinuje. Miałem iść wo... Chwila, moment. I może w tym akcencie zakończymy sobie odcinek, bo ja nie wiem, o co tu chodzi. A ty nie umiesz ryja przetrzeć? Może w tym akcencie sobie zakończymy, bo ten gościu tam łazi, tam i z powrotem. Więc chyba ja muszę po prostu tam podbiec, jak idzie w tom i zobaczyć te drzwi. Albo coś, nie wiem. Dobra, tu za tym kamieniem się skryję i tym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, mimo tego, że w sumie jakieś tak nieogarnięcie trochę gram. No ale cóż, może tak ma być. Dobra, no to cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Elo, elo, bands!